W Libanie mamy praktycznie do czynienia z powstaniem. Powstaniem przeciwko rządowi, przeciwko posłom, przeciwko ministrom, przeciwko wszystkim ich kłamstwom, bredniom, korupcji i tak dalej. Otóż ten podatek 6 dolarów miesięcznie za WhatsAppa jako przyczyna protestów, to jest jakaś brednia, jakaś kpina, jakaś klaunada. Dlatego się o tym mówi, dlatego media głównego nurtu piszą o tym, podając to jako przyczynę protestów. Wszystkie BBC i inne media światowe. Otóż premier Saad Hariri to człowiek wykształcony na Zachodzie, na Uniwersytecie w Georgetown, odpowiadający głównie właśnie za tą ogromną korupcję, za jakieś szpetne budowle. Pamiętamy tą sytuację, gdy przebywał w 2017 roku u księcia Bin Salmana, tam zmuszony został do zrzeczenia się urzędu w Arabii Saudyjskiej. Nieciekawa postać. Miesiąc temu zaczęła się gospodarcza katastrofa w Libanie. Otóż gabinet Haririego zaproponował wprowadzenie kolejnych podatków jako remedium na problemy. Zaczynając od benzyny, która już jest droga, od podatku od tytoniu, który tam wszyscy palą w Libanie. No i oczywiście od messengerów też. No, ludzie się zbuntowali. Żeby było ciekawiej, to Hariri poparł ten bunt. Patrząc historycznie, to wszelkie tego rodzaju powstania, wszelkie powstania w Libanie mają zawsze gwałtowny i masowy charakter. Ten dziwny kraj wyróżnia się tym, że praktycznie może funkcjonować przez dłuższy czas bez rządu, bez prezydenta, który i tak ma jakąś dekoracyjne znaczenie, bez armii, rządzą praktycznie siły religijne, nieuzbrojeni ludzie nie mają większego wpływu na nic. Policja w Libanie, w Bejrucie pilnuje jakiejś niewielkiej dzielnicy biurokratycznej, która de facto o niczym nie decyduje. No, mówiąc tak troszkę ironicznie, albo nie, no to w pewnym sensie Liban spełnia taką utopię ludu, życia w warunkach, gdzie władza jest ograniczona do getta. No, takie życie nie jest łatwe. Życie w Libanie jest trudne, ale no, można powiedzieć, że wolność w ogóle jest trudna. Nie jest dla słabych, jest tylko dla silnych. No, już w 2015 roku miały miejsce takie niepokoje dość duże, kiedy właśnie Hariri chciał podnieść podatek od śmieci, z których buduje sztuczną wyspę, sztuczną wyspę, na której wypoczywać mają bogacze z Zatoki Perskiej. No nie wyszło, nie wyszło. No ale Hariri się utrzymał i to takie długie jego utrzymanie wynika chyba z tego, że ma silne poparcie międzynarodowe, między innymi służy Saudom, posłusznie sprzedaje im jakieś wille w górach, ekskluzywne mieszkania w ekskluzywnych miejscach w Bejrucie, aby bogaci burżuje mogli sobie pozwolić na swoje występki w wyznaczonych miejscach. Obecnie w obecnych protestach praktycznie bierze udział cały Liban, bez podziałów religijnych. Od północy, od Bejrutu do Doliny Beka uczestniczą w nim, w protestach uczestniczą i szyici, i sunnici, i chrześcijanie, i druzowie. Nie ma to ściśle, powstanie nie ma ściśle konfesyjnego charakteru. Gniew demonstrantów nakierowany jest przeciwko
większości urzędników, przeciwko większości posłów, ministrów, także przeciw szyitom u władzy, bo to oni dominują władzę. Ale szyici w libańskim rządzie, nie należy ich mylić z Hezbollahem, to nie jest to samo. Do końca nie jest to samo. No, w Libanie nic do końca nie wygląda na pierwszy rzut oka tak, jak się wydaje. Oczywiście mało dzieje się w Libanie, jeśli Hezbollah tego nie chce. Hezbollah to bardzo ciekawy fenomen polityczny. No, w ostatnim czasie znany głównie z tego, że bierze udział w wojnie w Syrii, ale bardzo długo bronił się przed tym, żeby wziąć udział w wojnie. Sabotował swój udział praktycznie do 2013 roku. Nie chciał brać udziału w tej brudnej wojnie. Nie chciał brać udziału dość długo w walkach na granicy Libanu z Syrią. Praktycznie do 2013 roku w nich nie uczestniczył. No, Hezbollah, ludzie Hezbollahu, ideowi ludzie Hezbollahu dobrze wiedzą o powiązaniach tam Rosji z państwem sionistycznym, o kryciu jednych i drugich, o okrucieństwach, jakie miały miejsce w Syrii na sunnitach, dokonywanych i przez Amerykanów, i przez Kurdów, i przez wszystkich. Hezbollah nie chciał znaleźć się w jednym worku jakby z nimi wszystkimi. No, dziś trochę późno, ale cóż, no, zrobiono wiele, żeby Hezbollah zamiast walczyć z sionistami, dołączył do wojny w Syrii. Z tego powodu na przykład pielgrzymi libańscy zostali wzięci jako zakładnicy w Syrii, wypuszczeni, wzięci do niewoli w 2012 roku, wypuszczeni w 2013. W związku z tym w maju i w czerwcu 2013 roku w pobliżu Al-Qusair podjęto operację ostrzału szyickiej enklawy w Syrii, praktycznie jako prowokację. No. Jako odpowiedź na brak zaangażowania Hezbollahów w wojnie syryjskiej. No, Hezbollah prawdopodobnie szukał wyjścia z impasu, jaki wpadł w wojnie syryjskiej, która, no, daleka jest od końca. Ona cały czas się tli, ona cały czas przybiera jakieś nowe formy. No, być może to ludowe powstanie w Libanie, tych klasowych dołów przeciwko klasowej górze, być może będzie dla Hezbollahu jakąś szansą odwrócenia uwagi od ugrzęźnięcia w Syrii. Dzięki.